Ewangelia Łukasza to jest taki typowo bożonarodzeniowy tekst, można powiedzieć. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, przeczytamy pierwsze 7 wersetów. Łukasz osadza historię Bożego Narodzenia właśnie w historii, mówi jakie jest znaczenie tejże historii. Od pierwszego wersetu z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc do spisu, wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nie jesteś Bogiem, który milczy, ale jesteś Bogiem, który przemówił. Przemówił w ten najdoskonalszy, najpełniejszy sposób w Chrystusie. Dziękujemy Ci, że On jest Słowem, poprzez które powstał cały świat. Jest Słowem, które stało się ciałem. I chcemy, Panie, aby to Słowo też stwarzało w nas mądrość, miłość, poznanie, łaskę, wszelką dojrzałość i modlimy się o to właśnie w imieniu Jezusa, w imieniu owego Słowa, które stało się ciałem w Duchu Świętym. Amen. Łukasz rozpoczyna drugi rozdział, pisząc o narodzeniu Jezusa. I zobaczcie, że wspomina w tym drugim rozdziale o ówczesnych władcach. Mówi o Augustie, mówi o Kwiryniuszu i robi to po to, żeby osadzić fakty, o których wspomina, czyli narodzenie Chrystusa, we właściwym kontekście historycznym, żeby pokazać właśnie, w którym oto momencie historii narodził się zapowiadany Mesjasz. Czyli Łukasz daje nam do zrozumienia, że on nie pisuje jedynie jakiejś idei, nie opisuje tutaj swoich poglądów, ale historię, opisuje tutaj historię i znaczenie tej historii, interpretację tej historii podaną w Piśmie Świętym. Czyli zobaczcie, jak bardzo ważne, to jest kolejny raz sobie przypominamy, jak bardzo ważne jest to, że treścią naszej wiary jest historia, ale nie tylko historia, dlatego że jak wiemy dzisiaj mnóstwo ludzi wierzy, że żył ktoś taki, że narodził się ktoś taki jak Jezus, tak? Często nawet nie chrześcijanie wierzą, że była taka historyczna postać jak Jezus, ale treścią naszej wiary jest nie tylko historia, ale też określona interpretacja historii. I to z kolei nazywamy doktryną. Czyli nie tylko wierzymy, że Jezus narodził się w Betlejem, wierzymy, że Jezus się narodził w Betlejem, żeby zbawić swój lud od grzechów jego, jak mówi Mateusz. Czyli historia, wierzymy w historię, czyli narodził się Jezus i wierzymy w doktrynę dla naszego zbawienia. Zatem nie tylko pytamy, czy wiesz, że Jezus narodził się w Betlejem, pytamy również, jak sądzisz, po co narodził się Jezus w Betlejem? Także Ewangelia to jest opowieść o historii i Bożej interpretacji tej historii, którą Pan Bóg objawił nam w Piśmie Świętym. Czyli opowiada nam o tym, co Bóg uczynił w czasie i przestrzeni i po co to zrobił. I Łukasz wspomina o Kwiryniuszu, tutaj mamy imię Kwiryniusz August. To są historyczne postacie, też dowiecie się o nich z historii powszechnej. A robi to po to, żeby poinformować, słuchajcie, niczego nie zmyślam. To się wydarzyło za tych dni, za dni tych władców, Kwiryniusza i Augusta. I zobaczcie, co ciekawe, ci władcy pojawiają się na początku Ewangelii, żeby ukazać historyczny kontekst tego, co Łukasz opisuje, ale w dalszym ciągu historii o Jezusie, o Bożym Narodzeniu i potem, jeśli chodzi o życie Jezusa, właściwie ewangelista nie ma nic o nich do powiedzenia już. Koniec. Po prostu to wydarzyło się za dni Augusta i Kwiryniusza i oto kurtyna, pach, i tych ludzi już nie ma. Jest zasłona milczenia na nich. Oni oczywiście żyli dalej przez jakiś czas, ale ważne, bardzo ważne, historyczne postacie są wymienione na początku
księgi, a potem już się nie pojawiają ani razu. Nikt więcej już się nimi nie przejmuje, po prostu znikają ze sceny. I to są postacie, które były bardzo ważne, ale oni nie słyszą. Oni nie słyszą śpiewu aniołów. Nie do nich przychodzi anioł z radosną nowiną. Nie słyszą radosnej wieści o narodzeniu króla. Czyli można powiedzieć, że możni i wielcy tego świata stoją gdzieś na uboczu. Oni są gdzieś z boku kluczowych wydarzeń, które mają miejsce. Czyli zobaczcie, oto przychodzi nowy król, nastaje nowy porządek, przychodzi światło, a przywódcy świata nic o tym nie wiedzą. Albo wiedzą i nic z tym nie robią. Nie, to jest ciekawe, że nasza pierwsza myśl pewnie byłaby taka, że no skoro się dzieje coś wyjątkowego, no to właśnie politycy powinni zrobić jakiś wiec, do nich powinno się wysłać oficjalne pisma, oni powinni zorganizować jakąś imprezę, oddać honory i tak dalej, ale nie. Nic takiego się nie dzieje. Bóg działa inaczej. Bóg działa poprzez zwykłych, prostych, może często niezauważanych ludzi. Co ciekawe, też zwróćcie uwagę, że historia narodzin Jezusa, opisana przez Łukasza, bardzo dużo nam mówi o takim opatrznościowym działaniu Pana Boga. Mówi, że nawet bezbożni władcy tego świata nieświadomie wykonują odwieczne Boże postanowienia. Zwróćcie uwagę, że ten rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, że w owe dni wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Czyli pogański władca ogłasza spisanie ówczesnego świata, no, można powiedzieć tego rejonu, nad którym miał władzę. I zasada organizacji tego spisu polegała na tym, że każdy mężczyzna ze swoją rodziną, jeżeli miał rodzinę, jeżeli osoby nie ma zamężne oczywiście też, ale chodziło o to, żeby wrócić do miasta, z którego ta rodzina pochodziła, tam się można powiedzieć zarejestrować, tam się spisać. Czyli Józef należał do domu i linii Dawida, dlatego musiał się udać do miasta Dawida, czyli Betlejem. Czyli zobaczcie, spis ludności ogłaszany przez cesarza Augusta zmusił Józefa do powrotu do Betlejem. I tam się wszystko wydarzyło. Tam się narodził Syn Boży. I oczywiście sam cesarz August nic nie wiedział o takim skutku swojej decyzji. Tak? Dla niego spis ludności był elementem kontroli nad różnymi częściami swojego imperium. I ironia polega na tym, że przez działanie, które miało umocnić jego władzę, miało umocnić jego kontrolę i rządy, no doprowadził do tego, że spełniło się proroctwo z księgi Michała 5:2. Czytam, że ale ty, Betlejemie Efrata, mówi prorok, wiele, wiele set lat wcześniej, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Czyli zobaczcie, cesarz August chciał umocnić swoją władzę, a swoją decyzją doprowadza do tego, że oto Bóg używa, to też jest, Pan Bóg ma poczucie humoru chyba, że doprowadza do tego, że oto rodzi się zapowiadany Mesjasz. I to jest tylko przykład takiego opatrznościowego kierowania światem przez Pana Boga. Cesarz August powiedziałby, że w swojej decyzji ja kierowałem się wyłącznie swoją wolą. Nikt mnie nie zmuszał do tego, żeby ogłosić spis. Nikt nie sprawił, że nikt nie zmanipulował mną, żebym oto przyczynił się do realizacji jakiegoś dawnego proroctwa. Nie był naciskany ani przez Pana Boga, ani przez kogokolwiek, a jednocześnie w wolny sposób wypełniał Boży plan, odwieczny plan, starodawne proroctwo. Czyli Pan Bóg używa do swoich celów pogańskiego władcy. Pan Bóg używa nawet zła, jakim były, pamiętacie, grzech braci Józefa, którzy wrzucili go do studni, grzech Piłata, który skazał Jezusa, arcykapłana czy Żydów, którzy wydali Jezusa. Używa niegodziwych ludzi, nawet tych, którzy odrzucają Boże istnienie, żeby ostatecznie realizować swoje dobre i święte plany. Tu używa cesarza Augusta, który w wolny, nieprzymuszony sposób ogłasza spis ludności i w ten sposób przyczynia się do realizacji proroctwa. I czytamy, że kiedy Józef i Maria dotarli do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, czytamy, że nadszedł czas, aby porodziła. Co ciekawe, sam opis narodzenia Jezusa jest bardzo skromny. Czytamy, że Jezus jest tutaj nazywany pierworodnym synem Marii. To jest taka też dosyć ciekawa obserwacja, że Łukasz nie nazywa Jezusa jednorodzonym synem Marii, ale pierworodnym.
I Łukasz, pisząc tą Ewangelię już wiele dziesiąt lat po narodzeniu Jezusa, wiedział, że Jezus jest najstarszym synem Marii i Józefa, co oznacza, że Pismo Święte nie stawia nas tutaj w sytuacji niepewności odnośnie tego, czy Jezus na przykład miał rodzeństwo. Tak, nawet ewangelista Mateusz wymienia ich imiona. Czy to nie jest syn cieśli? Mówili. Czy matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego, i tutaj czytamy, Jakub, Józef, Szymon i Juda, a siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skądże wtedy ma to wszystko? Także Jezus jest nazwany pierworodnym, a nie jednorodzonym synem Marii. U Łukasza czytamy, że Maria owinęła Jezusa w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dla Stwórcy Wszechświata nie znalazło się miejsce w jakichś godziwych warunkach, gdzieś w hotelu czy zajeździe. Dla Stwórcy Wszechświata nie znalazło się miejsca, żeby przyszedł na świat w jakichś godziwych warunkach. Nie czytamy, że... I to wcale nie czytamy, że gospodarze byli okrutni, że oni gdzieś tam pukali, wszyscy byli wrodzy wobec nich, nieprzyjaźni. Nie, czytamy, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Po prostu nie było miejsca, a powód był prosty. Prawdopodobnie gospody były zatłoczone. Nie były w stanie pomieścić narodzonego Zbawiciela i jego opiekunów. I teraz zobaczcie, myślę, że to jest taka ważna obserwacja na dzisiejsze czasy i dla każdego z nas. Ludzie zwykle nie mają serc wrogich wobec Jezusa. Mają raczej serca zatłoczone wieloma innymi sprawami, troskami doczesnymi, przyjemnościami, pogonią za jakimś własnym prestiżem. I to nie są rzeczy same w sobie złe, ale to natłoczenie różnych myśli, ambicji, zmartwień, trosk, pragnień powoduje, że bywa tak, że miejsce dla Jezusa się zmniejsza albo ostatecznie nie ma go wcale. Bo jesteśmy tak zafrasowani troskami dnia codziennego. Dla Jezusa, czytamy, nie było miejsca w gospodzie. Nie urodził się w luksusowych, ani nawet komfortowych warunkach. Nie tylko miejsce jego urodzenia nie było chwalebne. Również ci, którzy przyszli powitać Jezusa, to nie byli ludzie wysoko postawieni. Do Betlejem, zwróćcie uwagę, nie udali się kapłani, żeby pokłonić się swojemu Mesjaszowi. Nie przyszedł Herod, nie przyszedł Cezar. Pierwsi do Jezusa, co ciekawe, udali się pasterze. Pasterze nie byli to ludzie, którzy byli dobrze traktowani w pierwszym wieku. Oni to byli ludzie, którzy żyli gdzieś na marginesie tego cywilizowanego świata. Stawiano ich w jednym rzędzie z celnikami, prostytutkami. Pogardzano nimi, dlatego że ich profesja powodowała, że nie byli w stanie zachowywać ceremonialnych praw Starego Testamentu. Pracowali, można powiedzieć, ze zwierzętami. Często się przemieszczali, co powodowało podejrzliwość i to, że byli traktowani bardzo często jak jacyś złodzieje. Chociaż pasterz, sam pasterz w Biblii jest symbolem przywódcy ludu Bożego. Pasterz często w Biblii jest symbolem samego Boga. Pan jest moim pasterzem, Psalm 23. Natomiast opisani tutaj w Ewangelii pasterze, to są ludzie o spracowanych dłoniach, o zakurzonych sandałach. I zastanawiające jest, że to właśnie im, a nie tym religijnym przywódcom, anioł ogłosił narodzenie Jezusa. Czyli zwróćcie uwagę, że wielkie, cudowne rzeczy dzieją się z dala od dworskich pokojów, komercyjnych stacji telewizyjnych. Bóg nie działa w blasku kamer, jak wielu by chciało. Nie znaczy to, że oczywiście Bóg nie działa w ogóle. Działa, ale nie tak, jak często sobie wyobrażamy. Działa poprzez tych, którzy są niezauważani, którzy są pomijani, którzy są gdzieś na marginesie głównego nurtu, można powiedzieć. I to jest dla nas pytanie, nie? Gdzie my szukamy dzisiaj? Gdzie szukasz dzisiaj Bożego działania? Czy potrafisz je dostrzec w życiu, w swoim życiu? W życiu ludzi obok nas? Czy myślimy, no w moim, ja jestem zwykły, ja w moim życiu mam dostrzegać Boże działanie w tych codziennych trudach, w tym codziennym wstawaniu rano, chodzeniu do szkoły, do pracy, rodzinnych i domowych obowiązkach? No właśnie tak. Boże Narodzenie nas tego uczy. Czy potrafisz dostrzec Boże działanie w życiu zwykłych ludzi obok ciebie,
w prostych czynnościach, codziennych obowiązkach, w swoim kościele, pośród ludzi, zwykłych ludzi. Anioł nie udał się do Heroda, anioł nie udał się do arcykapłana, ani do cesarza Augusta. Chociaż uczeni w piśmie mieli, tak? Oni mieli zapowiedzi prorockie, nawet byli w stanie mędrców poinstruować, gdzie macie się udać, żeby powitać Mesjasza. Oni wiedzieli z pism. Ale anioł nie udał się do nich. Dla nich była przeznaczona trochę inna wiadomość, że oto narodził się, to jest wiadomość dobra, ale oni odebrali to jako złą, że oto narodził się król. Oni to odebrali, że to jest zła nowina, dlatego że to oznacza kres ich królestwa. Królestwa okrucieństwa, samowoli, buntu i rebelii. I ciekawe, że cesarz August, kiedy był otoczony przez armię bogatych namiestników, to król nieba był otoczony przez pasterzy. Pogardzanych, odsuwanych. Czyli dobra nowina okazała się dobra dla ludzi biednych, dla ludzi wykluczonych z głównego nurtu życia publicznego. Okazała się być dobrą nowiną dla takich ludzi jak Józef, Maria, potem Symeon, czytamy, Anna, pasterze. Natomiast dla możnych wiadomość o narodzinach Mesjasza okazała się być zmorą, która spędzała im sen z powiek. Oto narodził się inny król, który jest dla mnie zagrożeniem. Tak to odczytywał Herod, co powodowało, że potem zabijał malutkie dzieci. Niekiedy sądzimy, że nasza służba dla Królestwa Bożego może zyskałaby na rozmachu, dynamice i skuteczności, gdybyśmy zbudowali wielkie kościoły, mieli uznanie w szeregach jakichś celebrytów, artystów i polityków, mieli dostęp do jakichś szeroko dostępnych mediów i tak dalej. Boże Narodzenie nas uczy, że niekoniecznie tak Bóg działa. Może tak działać, kiedy chce, ale niekoniecznie działa w tak szablonowy sposób. Pan Bóg nie skończył kursu marketingu i dobrego wizerunku, dlatego przesłanie Bożego Narodzenia jest takie. To są słowa apostoła Pawła. To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To, co jest w oczach świata liche i słabe, to wybrał Bóg, aby nikt z nas nie chełpił się, że ja. Chrystus, nie tylko widzimy to w historii Bożego Narodzenia, ale potem Jezus już jako dorosły mężczyzna, zobaczcie, bardzo często jest otaczany przez ludzi odrzuconych przez ten główny religijny establishment. Jest otoczony przez Rzymian, którzy byli gdzieś tam traktowani jako druga kategoria przez Żydów. Jest otoczony przez celników, grzeszników, prostytutki, rybaków, przez zwykłych ludzi. I historia jego narodzenia powinna też właśnie nas uczyć pokory, że oto najważniejsza osoba, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi, zamieszkała ze zwykłymi ludźmi, z Marią i Józefem, w zwykłym mieście, on też niechlubnej reputacji, Nazaret. Pamiętacie w Ewangelii Łukasza, tam jest pytanie, czy z Nazaretu może być coś dobrego? No i wtedy odpowiedź jest, no to pójdź, zobacz. Sam się przekonaj. Jezus mieszkał w Nazarecie, gdzieś w Galilei. To też mówię, to nie było miasto, które cieszyło się dobrą opinią. Ono ani razu, co ciekawe, ani razu nie jest wymienione nawet w Starym Testamencie. Kiedy wielkie rzeczy dzieją się w Starym Testamencie, to mamy wymienione Hebron, Gibea, Betel, Rama, Sylo, Jerozolima. A Bóg wybierał to gdzieś tam jakieś Pępowo, czy Banino, czy nie wiem, Miszewko, na miejsce urodzin i zamieszkania Jezusa. I to jest kolejny przejaw uniżenia Pana Boga. Innym przykładem tego uniżenia Pana Boga jest na przykład rodowód. Zwróćcie uwagę na rodowód Jezusa. Nie bez przyczyny on też jest podany. To są bardzo często ludzie o bardzo wątpliwej reputacji. Mamy tam na przykład Rahab, nierządnicę. To jest babcia Jezusa. Rahab. Batrzeba i Dawid. Zobaczcie, to jest grzeszna linia. Linia zabójców, cudzołożników, prostytutek, a jednak Jezus nie brzydził się uniżenia, wejść w tę linię genealogiczną nierządnic i cudzołożników, utożsamił się z naszymi grzechami nie tylko w ten sposób, że umarł za nie, aby nas uwolnić od winy,
ale przyszedł na świat w kontekście no, wcale nie tak szlachetnego rodowodu. Narodziny Jezusa były też początkiem inwazji Bożej na Królestwo Człowieka. Królestwo Boże nie mogło wyłonić się z już istniejących struktur władzy, dlatego że one nie były w stanie dać człowiekowi wyzwolenia i zbawienia. Ratunek przyszedł z zewnątrz, z góry. Dlatego to jest kolejna lekcja dla nas. Nie możemy złożyć naszej ufności, tak jak wielu ludzi to robi, w polityce, we władcach, rządach, w możnych tego świata. Nie oni przyniosą nam wyzwolenie. Nie oni są źródłem naszej wolności. Nasza nadzieja jest w Królu, narodzonym w Betlejem. Kolejna obserwacja. Zwróćcie uwagę, że czytamy tutaj, że kiedy anioł zwiastował dobrą nowinę pasterzom, to robił to w czasie ich pracy. Kiedy trzymali strażę, czytamy, i czuwali nad stadem. Bóg przyszedł do nich, posyłając anioła, w trakcie ich codziennych czynności. I to jest też, myślę, ważne przypomnienie, że Bóg często w taki sposób przychodzi do nas, że umacnia nas i działa wśród nas, kiedy sumiennie i uczciwie po prostu wykonujemy nasze codzienne zadania. One może są monotonne, one może nie są wcale przyjemne, ale taki sposób, zobaczcie, Pan Bóg, nawet kiedy Jezus już jest dorosły, to zobaczcie, w jakim kontekście powołuje apostołów. Bardzo często w czasie ich pracy. Mamy Piotra i Jana na przykład, czy Andrzeja. Mamy rybaków, których Jezus powołuje w czasie łowienia ryb. Mamy Mateusza celnika, którego Jezus powołuje w trakcie jego pracy i mówi, pójdź za mną. Czyli można powiedzieć, Bóg miesza się w nasze codzienne czynności, spotyka nas podczas naszych zajęć, kiedy wiernie je wykonujemy. I dla nas lekcja jest taka, po prostu bądźmy wierni, mimo wyzwań, mimo że czasami jesteśmy zniechęceni albo nam się nie chce, bądźmy wierni w naszym powołaniu, Bóg widzi. Bóg działa poprzez zwykłych ludzi, zwykłych pasterzy i objawia się im w czasie ich powołania. Bądźmy wytrwali. Nasze prace, nasze czynności są miejscem, w których Bóg spotyka się z Jego ludem. To jest bardzo ważne, dlatego że często w chrześcijaństwie jest raczej tendencja taka, żeby się odseparować. Jest, mówiliśmy już o tym, o cichym czasie. Dzisiaj, ale niestety wywyższa się dzisiaj ten ascetyczny, pustelniczy tryb życia, kiedy ktoś rzuca pracę, rzuca rodzinę i udaje się gdzieś na pustkowie, albo zamyka się w klasztorze, żeby kontemplować i doświadczać obecności Bożej. I rzeczywiście w życiu Jezusa widzimy pewne momenty, ale zwróćcie uwagę, są momenty, kiedy oddalał się na pustkowie w samotności, na modlitwę do Ojca. Natomiast większość czasu to jest jego służba głoszenia słowa, bycia z ludźmi, jadania z celnikami, grzesznikami, bycie z ludźmi podczas ich codziennych zajęć. I to jest niezwykłe, że Bóg działa poprzez zwykłych ludzi, w zwykłych czynnościach, wybiera prostych ludzi, żeby jako pierwsi dowiedzieli się o przyjściu Mesjasza i opowiedzieli o nim innym.